W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Popielec, środa popielcowa, feria quarta cinerum. Kościół sypie dzisiaj na nasze głowy popiół wyrażający znikomość rzeczy, pokorę i pokutę dla upokorzenia naszej pychy i przypomnienia nam prawa przemijalności i śmierci, któremu wskutek grzechu pierworodnego podlegamy. Memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris. Pamiętaj, człowiecze, żeś jest prochem i w proch się obrócisz. Rozpoczynamy dzisiaj Wielki Post. Wielki Post. Wielkie poszczenie. Terminologia mobilizuje. Wielki Post znaczy post i znaczy wielki. Jest aspekt chronologiczny, wielki, bo aż 40 dni. Jest aspekt ascetyczny, wielki, bo bardzo mamy ograniczyć posiłki. Mamy pościć i ma to być wielki post. Mamy duszę przygotować na największe święto zmartwychwstania Pańskiego. Mamy duszę swoją uświęcić. Mamy duszę swoją udoskonalić. W okresie Wielkiego Postu mamy być bardzo zapracowani około udoskonalenia swojej duszy. Wielki Post ma nas kosztować. Wielki Post ma nas kosztować wiele. Mamy za grzechy pokutować. Mamy się umartwiać. Mamy podjąć poważne wyrzeczenia. Mamy opanowywać pożądliwości. Mamy zerwać grzeszne przywiązania. Mamy porzucić grzeszne przyzwyczajenia. Mamy wykorzeniać wady. Mamy rozwijać cnoty. Mamy starannie unikać grzechu, nawet grzechów powszednich. Mamy wytrwale czynić dobro i tylko dobro. Mamy pościć, podjąć post, wielki post, wielkie poszczenie. Wzywa nas dzisiaj Kościół katolicki ustami proroka Joela do pokuty. Wzywa nas do postu i wewnętrznego nawrócenia. Pokuta, którą głosił prorok, miała charakter społeczny. Podobnie Wielki Post jest okresem wspólnego kościelnego postu i wspólnej modlitwy całego Kościoła. Wielki Post jest czasem publicznej pokuty, publicznego postu. Przeto teraz mówi Pan: nawróćcie się do mnie ze wszystkiego serca waszego w poście i w płaczu i w żalu.
i rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty wasze. Nawróćcie się do Pana Boga waszego, bo dobrotliwy i miłosierny jest, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia i żałujący nieszczęścia. Kto wie, czy się nie wróci i nie odpuści, a nie zostawi po sobie błogosławieństwa, obiaty i płynnej ofiary Panu Bogu waszemu. Trąbcie w trąbę na Syjonie, poświęćcie post, zwołajcie gromadę, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi. Między przedsionkiem a ołtarzem będą płakać kapłani, słudzy pańscy i będą mówić: przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu, a nie wydawaj dziedzictwa Twego na hańbę, żeby nad nim panowali poganie. Czemuż mają mówić między narodami, gdzież jest Bóg ich? Jeśli dusza pokutuje i szczerze się nawraca, jeśli naród pokutuje i szczerze się nawraca, może liczyć na Boże przebaczenie, na Boże błogosławieństwo, na hojność Bożej łaski. Tak też mówi dzisiaj prorok: gorliwie ujął się Pan za ziemią swoją i przepuścił ludowi swemu. I odpowiedział Pan i rzekł ludowi swemu: oto ja poślę wam pszenicę i wino i oliwę i nasycicie się nimi, a nie dam was więcej na pośmiewisko między narodami. Wielki post, wielkie poszczenie. Mamy podjąć pokutę, umartwiać się, praktykować wyrzeczenie. Mamy pościć, ująć sobie pożywienia w znacznym stopniu. Wielki post. Mamy praktykę postu podjąć nie po to, aby się podobać ludziom, ale w pokorze i szczerości wobec Pana Boga. O tym nas dzisiaj poucza Pan Jezus w Ewangelii. Gdy zaś pościcie, nie bądźcie jak obłudnicy, smutni, albowiem wyniszczają twarze swoje, aby się okazali ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, że wzięli zapłatę swoją. Ale ty, kiedy pościsz, namaść głowę swoją i umyj oblicze swoje, abyś się nie okazał ludziom, że pościsz, ale Ojcu swemu, który jest w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie. Podejmijmy zatem już od dzisiaj poważną praktykę postu. Ujmijmy sobie pożywienia w znacznym stopniu. Pośćmy wobec Boga i dla Boga. Pośćmy z miłości do Boga. Pośćmy, pokutując w ten sposób za swoje grzechy, zrywając pęta naszych grzechów
i naszych grzesznych przywiązań i naszych grzesznych przyzwyczajeń. Pan Jezus mówi o roli postu między innymi w kontekście walki z diabłem. Ten zaś rodzaj nie bywa wypędzany tylko przez modlitwę i post. Owocem naszego postu będzie opanowanie języka, by nie mówić złych słów. Owocem naszego postu będzie udoskonalenie naszej cnoty czystości. Staniemy się bardziej staranni i chętni, aby unikać wszelkiej nieczystości w spojrzeniach, myślach, pragnieniach, zainteresowaniach, słowach i uczynkach. Owocem naszego postu będzie bardziej wyraźne odrzucenie wszelkich konszachtów z diabłem, z błędem, z błędną nauką, z błędną doktryną, z błędną religią i z grzechem. Błąd i grzech to dzieła diabła. On przyniósł je na świat. Błąd i grzech mamy odrzucać. Owocem naszego postu będzie bardziej wyraźne skierowanie naszej duszy ku Bogu, ku wieczności, ku niebu. Tak dzisiaj mówi Pan Jezus w pierwszym dniu Wielkiego Postu, byśmy skierowali naszą duszę ku sprawom wiecznym. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje i gdzie złodzieje wykopują i kradną, ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje i gdzie złodzieje nie wykopują ani nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam jest i serce Twoje. Wielki post, wielkie poszczenie. Modli się dzisiaj Kościół do Boga. Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzierasz cnoty i nagrody przez Chrystusa, Pana naszego. W naszej codziennej praktyce postu, w czasie Wielkiego Postu, jednoczmy naszą duszę z Chrystusem cierpiącym. W naszej codziennej praktyce postu, w czasie Wielkiego Postu, jednoczmy naszą duszę z cierpieniami Chrystusa. W naszej codziennej modlitwie w czasie Wielkiego Postu jednoczmy naszą duszę z cierpieniami Chrystusa. I przez nasz częstszy udział we mszy świętej w rycie rzymskim w dni powszednie i przez nasz udział w drodze krzyżowej w piątki i w gorzkich żalach w niedzielę jednoczmy naszą duszę z cierpieniami Chrystusa. Jakże trafnie zauważa arcybiskup Marcel Lefebvre, cała katolicka liturgia,
która jest wspaniałą modlitwą Kościoła, zaprasza nas do kontemplowania Jezusa Chrystusa na krzyżu jako żertwy, jako baranka bez zmazy, zabitego za nasze grzechy oraz Zbawiciela i Odkupiciela, który nas wyzwolił za cenę swojej krwi. Drodzy wierni, podejmijmy w Wielkim Poście Roku Pańskiego 2021 już od dzisiaj gorliwą pokutę. Pośćmy w Wielkim Poście. We wszystkie piątki i we wszystkie soboty Wielkiego Postu praktykujmy post ścisły, a w pozostałe dni, z wyjątkiem niedzieli, post ilościowy. To znaczy, spożywając tylko jeden posiłek dziennie do syta oraz dwa skromne, bezmięsne, ujmując sobie przynajmniej 1/3 tego, co zwykle spożywamy. Jeśli podejmiemy tę tradycyjną dyscyplinę postną, jaką Kościół katolicki polecał przez wieki, Pan Bóg da nam owocny czas Wielkiego Postu, jakiegośmy jeszcze w swoim życiu nie przeżyli. Nie bójmy się postu. Nie bójmy się znaczącego postu. Nie bójmy się wyrzeczenia. Nie bójmy się znaczącego wyrzeczenia. Nie bójmy się umartwienia, znaczącego umartwienia. Podejmijmy już od dzisiaj piękną i surową praktykę postu. Wielki post, wielkie poszczenie. Udoskonalimy w ten sposób swoją duszę i przygotujemy ją na godne świętowanie największych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przeto teraz mówi Pan: nawróćcie się do mnie ze wszystkiego serca waszego w poście i w płaczu i w żalu. I rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty wasze. Nawróćcie się do Pana Boga waszego, bo dobrotliwy i miłosierny jest, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia i żałujący nieszczęścia. Prośmy dzisiaj Pana Jezusa, zwłaszcza w naszej modlitwie po przyjęciu Komunii Świętej, o łaskę gorliwego podjęcia wielkopostnych umartwień i wyrzeczeń, zwłaszcza praktyki postu. Matko Boża, refugium peccatorum, ucieczko grzesznych, wyproś nam u Boga łaskę owocnego Wielkiego Postu. Bądź z nami i wspomagaj nas we wszystkich dniach wielkopostnych, aby nasze wyrzeczenia przyniosły chwałę Bogu, a duszom naszym pożytek zbawienny. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.